Podobnie jak w przypadku obiektów 2D można również łączyć i wycinać bryły 3D. Korzystając z poleceń scal bryły i wytnij bryły z menu modelowanie można łączyć i wycinać wiele brył jednocześnie. Aby dodać bryły do siebie upewnij się, że masz zaznaczone przynajmniej dwa obiekty przestrzenne. Tylko wybrane wcześniej obiekty zostaną połączone. Wybierz scal bryły z menu modelowanie. Obiekty zostaną połączone w jedną całość. Aby wyciąć lub odjąć bryłę od innej, wybierz ponownie minimum dwa obiekty, a następnie użyj polecenia Wytnij bryły, również znajdującego się w menu Modelowanie. Za pomocą polecenia Wytnij bryły trzeba określić obiekt bazowy. To jest obiekt, który zostanie zachowany. Wszystkie inne zaznaczone obiekty przestrzenne zostaną odjęte od obiektu bazowego. Wynikiem operacji jest obiekt odcięcie bryły. Istnieje również możliwość zachowania obiektów wycinających. Ta opcja wykorzystuje wybrane obiekty do wykonania cięcia, ale nie usuwa ich po zakończeniu operacji. Jest to przydatne, gdy chcesz ponownie użyć tych obiektów w projekcie. Zwróć uwagę, że jeśli zdecydujesz się zachować wycięte obiekty, pozostaną one na miejscu po wykonaniu polecenia. Aby zobaczyć wyciętą bryłę, musisz odsunąć obiekty wycinające od obiektu bazowego. Po scaleniu lub wycięciu brył nadal można wykonywać dodatkowe cięcia lub scalanie na tych samych obiektach. Wszystkie te zmiany są przechowywane w historii obiektu. Ta historia może być edytowana. Temu z kolei przyjrzymy się w innym filmie.